Nie, chodzicie z nim w taki wielki? Nie. Znaczy, to zależy. Jeżeli dzisiaj się nie do dymisji, nam oddamy Ministerstwo Sprawy, to oddamy im jutro konferencję. Chcieliście poszukać, to jeszcze się wprowadzić dzisiaj. Spoko. Będzie krótka pinka. Potem wyznam się na to szybkie podpisanie koalicji. Kamila, jak się uaktywniłeś słupki, od razu wam poszukiwam. Tak szybują, że tak są ponad stanem Feniks. To służbowa taka leży, niebieska tabletka i posłuchaj kurde. Jak się zagadacie z No właśnie. Ale on się tylko składał, to chodzi o rosło. Tu się pracuje, proszę państwa. Gdzie? O, wezwali się ci, co zawsze gadają na konferencjach tam tutaj. I telefony odbierają i jeszcze dźwięków nie wyłączają. O. O. No? Dobrze mówi. Dobrze mówi. Ja. Co, wysoko ci? Było się kierunek. A to wam słuch do tego potrzebny tam? Nawet nie wiesz, jak bardzo. Zaczerwienili się. No, dobre pytanie. Tak, ale tu nie mamy za bardzo czasu na takie pierwotne. Właśnie, to zaraz następna reszta. To zaraz PSL chyba będzie. Tak, 11. I się nie wyrobicie, w końcach się jeszcze wszystko. No, pewnie nie będzie pytań. Chyba, że będą. Znaczy w ogóle ta konferencja nie jest. A panie redaktor, do kina nie chodzi? Ale ja potem najczęściej nic z tego nie robię. No, co z tego, że ja chodzę? Jak jest czas i luz, to można robić kontakt, ale jak się dzieje, to... na konferencji prasowej, w której weźmie również udział poseł SLD, Artur Ostrowski. Szanowni Państwo, rząd planuje podwyżkę podatku VAT na bilety do kina. Ta podwyżka byłaby w wysokości 15%, 15% więcej z tego, co jest, czyli mamy w tej chwili 8%. Podwyżka by dotyczyła podniesienia do 23%. No to oznacza mniej więcej, tylko i wyłącznie podwyższenie cen biletów o dokładnie 15%. Temu się sprzeciwiamy, dlatego że w uzasadnieniu czytamy, że rząd chce to zrobić, ponieważ chce dostosować prawo polskie do prawa unijnego. Sprawdziliśmy, jak jest w Unii Europejskiej, sprawdziliśmy, jak jest w krajach unijnych. Otóż w Niemczech podatek VAT właśnie na bilety do kina to 7%, w Finlandii 9%, w Irlandii 9%, w Szwecji 6%, we Włoszech 10%. A więc nieprawdą jest, że trzeba podwyższać podatek VAT na bilety do kina, tym bardziej, że i tak już dzisiaj te ceny, jak porównamy z cenami unijnymi, są bardzo wysokie. Dlatego Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej złoży poprawkę do ustawy o VAT i będzie chciał utrzymać obecny poziom 8%. O skutkach wprowadzenia tego wyższego VAT-u opowie poseł Artur Ostrowski. Proszę bardzo. Tak, ja chciałbym przypomnieć, że rząd podpisał pakt dla kultury, który przewidywał wzrost nakładów budżetowych na kulturę, w tym również jeśli chodzi o kina, film. Okazuje się, że to, co proponuje się w nowelizacji ustawy o podatku, idzie w całkowicie innym kierunku. 8% VAT-u będzie 23%, co spowoduje spadek popytu. Mamy takie wyliczenia poparte pismami organizacji, które się tym zajmują, z których wynika, że 1% podwyżki cen biletów spowoduje spadek popytu ponad 4,5%. No to jest bardzo wiele. Czteroosobowa rodzina, która dzisiaj pójdzie do kina,
to już w przyszłym roku będzie musiała z tego zrezygnować. Mieliśmy sprzedanych biletów w ubiegłym roku, w roku 2011, 38 milionów, czyli statystycznie każdy Polak kupił bilet. Przy podwyżce VAT-u, przy podwyżce cen biletu, wielu widzów, wielu konsumentów, wiele rodzin po prostu zrezygnuje z pójścia do kina. Szczególnie dotknie to młodzież i dzieci. Tu chciałbym już wspomnieć o innych efektach, które będą łączyły się z podwyżką cen biletu, które zostanie spowodowana podwyżką VAT-u. Jeśli nie będzie stać Polaków na kupienie biletu, to niestety z przykrością trzeba to podkreślić. Zwiększy się liczba nielegalnie ściąganych filmów z nielegalnych źródeł, między innymi z internetu. I nad tym musimy się mocno zastanowić, bo wprowadzenie nowej stawki VAT-u, która jest 23%, spowoduje natychmiastowy wzrost liczby nielegalnie ściąganych filmów. Następny efekt, który się łączy z podwyżką cen biletu, spowodowanej podwyżką VAT-u, to jest upadek kin, szczególnie kin w tych małych miejscowościach, małych kin studyjnych, chociaż duże kina, multiplexy też będą przeżywały kryzys, z uwagi na to, że bardzo wielu widzów po prostu zrezygnuje z pójścia do kina i zakupu biletu już z 23% VAT-em, także będziemy niestety patrzeć na proces likwidacji małych kin w całej Polsce. I też chciałbym podkreślić, że ten projekt nie był konsultowany z organizacjami, które zajmują się filmem, z organizacjami, które zajmują się rynkiem filmów w Polsce. Nie było takich konsultacji społecznych i też do nas są kierowane pisma z prośbą, abyśmy pomogli przywrócić 8% VAT na film, na bilety do kin. My taką, jak powiedział profesor Dobiziński, taką poprawkę w trakcie prac nad ustawą oczywiście złożymy. Szanowni Państwo, gdyby rząd zwiększył VAT z 8 do 23%, to dodatkowy zysk do budżetu, czyli dochód z tego podatku VAT wyniósłby w granicach 107 milionów złotych, czyli o tyle zwiększyłby się dochód, o tyle by więcej zapłacili podatnicy, o ile tyle samo osób, tak jak powiedział profesor Artur Ostrowski, by poszło do kina, bo my przekonujemy, że w związku z podwyższeniem podatku VAT tych osób po prostu pójdzie mniej do kina. Bardzo proszę, są pytania, jesteśmy dyskusji. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio, pytanie w innym temacie. Dzisiaj minister Joanna Mucha powiedziała, że czuje się politycznie odpowiedzialna, natomiast odpowiedzialność organizacyjną ponosi NCS, wiadomo, za aferę dachową. Takie pytanie spekulacyjne. Jak pan uważa, czy Donald Tusk zdecyduje się dzisiaj na dymisję pani minister, która wczoraj oddała się do jego dyspozycji? My jednak to czekamy na decyzję pana premiera, ja myślę, że rządzi kontrolę. Czekamy w godzinach popołudniowych, jak tylko ta decyzja zostanie podjęta. Również w tej sprawie chcemy z państwem się spotkać i skomentujemy to. W tej chwili, póki premier jeszcze nie podjął tej decyzji, nie chcemy spekulować. Aha. A to kilka tygodni temu mogliście spekulować, tak? Panie redaktor, to jest dla nas oczywiste, że ktoś powinien ponieść za to odpowiedzialność. My już wypowiedzieliśmy się, że zarówno prezes Narodowego Centrum Sportu, jak i politycznie pani minister i naszego zdania nie zmienia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.